Heja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek, witam was w kolejnym odcinku z serii Grand Theft Auto Vice City. Bo się nie powinno mówić Grand Theft Auto, z tego co się dowiedziałem ostatnio, ale Grand Theft Arrow. Czy Arrow, czy... Wiem, że się nie mówi Grand Theft Auto. Tyle jestem tego pewien. Dobra, to witam was w kolejnym odcinku z serii Grand Theft Auto Vice City. I dzisiaj będziemy się zajmowali misjami dla wytwórni filmowej Interglobal Films, która oferuje nam 4 misje i z czego 2 są, powiedzmy sobie otwarcie, dość upierdliwe. A ile z tych misji zrobimy, to się przekonamy za niedługo. Póki co, pierwsza misja. Recruitment Drive. Action. Wow! Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Cut! Who is this idiot? You, why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens, fishing poles. Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go. Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy, that's why. What is this? This is my art. Security! Jest, Tommy ledwie wszedł, już stawia na swoim. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. You're Tommy Vercetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, But first we're gonna need some good-looking bras. Yeah, girls are fine, but you, wow. What's that guy think this is? Some free art crap? Jeez, like anyone ever watched movies about fish. Okej, no to... Tak, wychodzi na to, że... Naszym zadaniem dla wytwórni... Dla wytwórni filmowej Interglobal Films. O, tutaj moja mesa stoi, bo generalnie wyłączyłem gry, bo wiecie, tak, teraz nagrywam sesjami i powiem wam szczerze, że ta zmiana, że nagrywamy 2-3 serie i nagrywam po parę odcinków naraz, to wyszło mi w sumie na plus. Bo tak teraz, jak złapię dobre flow tam, powiedzmy, w jednej grze, w sensie, że jak złapię dobre flow na przykład w takim Vice City, w jednej grze, no to utrzymuje mi się potem to dobre flow i nie ma takiego czegoś, że o kurde, muszę jeszcze nagrać to i to. A tak to mam te 2-3 serie i nie muszę się przejmować tym, że nie nagram jeszcze odcinka z tej serii, bo hej, w sumie mogę nagrać kolejny odcinek z Vice City. O, i w sumie teraz leci ten kamerę, którym mi się wydawało, że leci tam pod koniec poprzedniego odcinka. Swoją drogą, jak już mówiłem, to ten kawałek też grał w prologu Vice City, tam w sensie w tej pierwszej scence, jaka tam ogólnie była. Dobra, ciach. Tędy, proszę. Dobra, ale generalnie, jaka misja? Mamy odebrać Candy Sachs. Mamy ją odebrać, bo jest nam potrzebna aktorka, bo do naszego filmu... przyrodniczego? Dobra, nieważne, cokolwiek. W każdym razie, mamy ją odebrać, bo są nam potrzebne aktorki. Ej, Tommy, czemu skaczesz w bok? O, teraz skaczesz we właściwym kierunku. Chcesz już to... Okej, cokolwiek. Okej, wygląda na to, że znowu przebywała z kongresmenem Shrubem. Yo, Candy, I'm looking for movie talent. You interested? Sure. But you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? You should have stayed at home today. Can you believe this asshole? Oh, you wanna... Aha. Agent chyba niespecjalnie wygadany. A wy czemu przychodzicie na strzelaninę z pałkami? No, ja się pytam. O, ten już przyszedł na strzelaninę z tekiem. A ty mi dawaj tego kometa! Bo muszę dogonić agenta, który mi właśnie nawiewa w tym momencie. A ja nie mogę pozwolić na to. A w sumie zostawię sobie stację Emotion 98.3. Bo mówiąc szczerze... No cóż, podoba mi się ten kawałek. Jakoś mi się przypodobał. Do tej pory słuchałem tylko Flash FM i V-Rocka i generalnie... Dobra. Skłoń! Skłoń! Zgiń! Fuck! Proszę bardzo. To teraz mamy wrócić z powrotem po Candy Sachs. Wow! Strzelają! Strzelają! Pomocy! No to zaraz zobaczymy, cwaniaku, jaki jesteś cwany, jak ci przejadę. No? No co? Chcesz się bić? Dobra, chyba nie chcę się bić już. Aj, broni mi poznikały jeszcze. A myślałem, żeby zebrać gamo albo coś. Skubany, przestrzelił mi oponę! W sumie i tak potrzebuję nowego samochodu, bo potrzebuję samochodu, który pomieści 3 osoby. Tak wam już zdradzę mniej więcej na początku. O, shit! Tylko najpierw musi mi zejść ten wanted level. Fajnie by było, szczerze mówiąc. Oj! Shit! Fuck! W zasadzie to bym potrzebował jakiegokolwiek auta.
Ej, w sumie to swoją drogą jeszcze tak patrzę, to... Łapówka jest gdzieś mniej więcej w tej okolicy, tak mniej więcej się orientuję, tak... Ale fajnie by było naprawdę, jakby już teraz ta gwiazdka zeszła. Halo, gwiazdka, schodź, proszę! Ładnie proszę, kulturalnie proszę, grzecznie proszę! Dobra, nie chcesz zejść sama, to zmuszę cię do tego. Dobra, trudno. Nie ma po dobroci, to będzie po złości, okej. Dobra, ale w taki sposób tego nie chcę rozgrywać, że policja będzie patrzyła na moją kradzież auta. W sumie, mam tam jakieś auto, które tam... mam tutaj w Hyman Condo właśnie jakieś auto, które, nie wiem, trzymam w garażu i generalnie tam tego. Tutaj nic. I by pomieściło właśnie trzy osoby. Tutaj nic, a tutaj... O, komet. Akurat kometa nie potrzebuje wyjątkowo. Akurat potrzebuje czegoś, co pomieści trochę więcej osób niż dwie. Tego też nie. Ja pierdzielę, teraz gra mi na złość daje tylko auta, które mieszczą... O, Idaho? Nie, to Stallion. A Stallion chyba mieści też tylko dwie osoby. No, dokładnie. Ja pierdzielę, gro, proszę cię, nie bądź taka złośliwa. Nie bądź taką wredną mędą. I jeszcze, jak już rzuca jakieś cztery osoby samochody, to tylko takie... Można powiedzieć... Takie... No, policyjne samochody po prostu rzuca. Albo samochody, które mieszczą dwie osoby, albo samochody policyjne, co jest... strasznym ryzykiem i... Nie, BF Injection też mieści tylko dwie osoby. O, Sentinel, Sentinel, wracaj tu, dogonię cię. Nie próbuj uciekać, bo wiem, że cię dogonię, złapię cię i nagle dał długą. O, mam cię, cwaniaku. O, i Flash FM przy okazji jest tutaj już od razu rzucone, czyli że ktoś słuchał dobrej muzyki. Nice. Dobra, wróciłem. Już porozmawiałem z twoim agentem Candy. Come on, let's go. A je. Dobra. I okej, teraz nasze zadanie jest odebrać Mercedes. Czy może raczej Mercedes. Bo się tak to podaje, że powinno wymawiać. A nie tak po prostu Mercedes. Także zapamiętajmy sobie to. Mercedes. Już? Zapamiętaliście? Także jeszcze raz, powtórzcie proszę za mną. Mercedes. Ty się nie postarałeś! Jeszcze raz mówisz, osobiście. Dobra, trudno, niech ci będzie. Już mów jak chcesz. Dobra, to teraz idziemy odebrać Mercedes. Hey Mercedes. Hey Tommy, you wanna party? Not now, sweet. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Get in. No, najwyraźniej Mercedes się zgodziła na to, żeby wziąć udział też w naszym filmie przyrodniczym. Także jedyne, co już musimy zrobić, to zabrać dziewczyny do naszej wytwórni filmowej i skłonić je do tego, aby zaczęły grać dla nas i zaczęły kręcić pierwsze sceny. Takie dość fajne sceny. Hej, w sumie mogłem potraktować je z należytym szacunkiem i wsadzić je do limuzyny Love Fist. Kurczę, że też nie pomyślałem! Przecież miałem pojazd mieszczący cztery osoby pod samiutkim nosem! A ja jak głupi tłukłem się po tym Vice City. Szukałem jak głupi tego samochodu, który pomieści cztery osoby. A tu tymczasem się okazuje, że miałem ten pojazd praktycznie pod nosem. Zagwarantowany już praktycznie. Jaki ja jestem tępy, to po prostu niewiarygodne jest. Dobra, no to już kończymy tę misję. No i Tommy, no ja rozumiem, że interesy, ale w sumie no... Mogłeś w sumie skorzystać z takiej niepowtarzalnej właściwie okazji. Ja rozumiem, że jesteś bogaty i możesz sobie... Okej, Candy pochwaliła rekina należącego do naszego pana reżysera. Ale kurczę, Tommy, serio! Oparłeś się, żeby skorzystać z takiej niepowtarzalnej okazji? Ja rozumiem, że kasa i w ogóle ci uderzyła do głowy i że możesz mieć praktycznie każdą teraz z Vice City. Ale stary, taka okazja? O, telefon. Tommy. Sonny. Obviously you are suffering from hearing problems, so I'll try again. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my cut? Are you new action? Jezu, weź tabletkę, Sonny. Serio, Sony, weź tabletkę. Dobra, ale w każdym razie kolejna misja. Dildo Dodo.
How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? I said, no giant shark, all right? Just Steve ma chyba jakieś zboczenie na temat tych rekinów. Okay, okay, hey, Tommy, you guys gotta try, right? Get those flyers. Jakiś, nie wiem, rekinofil. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. W sumie niezła poruba podrobienia filmu Szczęki. Dość interesująca próba podrobienia tego. Ale swoją drogą to tak się zastanawiam teraz w tym momencie. Czy Steve w dzieciństwie naoglądał się za dużo z Sharknado? W sensie tego filmu Rekinado, ten film klasy Z? Nie no, nie żeby coś, bo Sharknado powstało na długo po wydarzeniach z Vice City, ale... No nie, może Steve miał już dostęp do jakiejś wersji reżyserskiej albo coś? Dobra, w każdym razie mamy tutaj naszego Dodo, właściwie naszego Skimmera, czyli wodną wersję Dodo. I musimy porozrzucać ulotki do Vice City, które będą promowały nasz nowy film. Oczywiście ogranicza nas paliwo oraz to, że sterowanie jest, no, powiedzmy sobie otwarcie, sterowanie tym samolotem nie należy do najprzyjemniejszych. O, co. Oj, i teraz będzie gwałt tymi loading screenami. Dobra, ale w każdym razie mamy porozrzucać ulotki poprzez przelatywanie między kolejnymi punktami kontrolnymi. I udało mi się mniej więcej opatentować podczas próbnego nagrania mniej więcej patent jak lecieć, żeby po prostu polecieć jak najwydajniej. Przypadkiem odkryłem ten sposób mniej więcej jak tutaj lecieć, żeby... O, muszę się podrapać. O, dobra. Już wszystko pod kontrolą. Dobra, w ogóle jaką ja mam stację ustawioną? A bo w sumie nieważne. Wróćmy do tej stacji radiowej, która była i... Bo chyba się wydaje, że leci jakiś ciekawy kawałek. Tak też myślałem. Także się słuchajmy, dajmy się ponieść muzyce i liczmy po cichu na to, że nie skartują mnie za prawa autorskie. Swoją drogą w sumie tak też przy okazji wam powiem, że prawie w ogóle mnie nie haltują za prawa autorskie póki co w Vice City. Mimo, że leci muzyka naprawdę licencjonowana, znana, szanowana. Może to dlatego, że ta muzyka leci dostatecznie cicho i bot YouTube'a jej nie wykrywa? Może właśnie dlatego to tak się dzieje? Albo nie wiem, może po prostu ten bot YouTube'a jakiś student widzi, że to jest muzyka, która jest elementem soundtracku gry i twierdzi, że bezsensem jest jej właśnie tutaj ten... Zgłaszanie jej jako copyright strike? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, co temu botowi YouTube'a siedzi w głowie, ale w każdym razie, no... Tak jak mówię, no... Mi się jeszcze nie oberwało praktycznie. Dobra, może raz mi się oberwało, ale... Ale z drugiej strony za... Praktycznie kompletnie z dupy kawałek, którego praktycznie w ogóle nie było słychać. Ale tak szczerze nie było słychać! Ale tak to praktycznie nic mi się nie oberwało. Także chyba możemy się chwilę słuchać albo coś i... W międzyczasie porozkoszować się muzyką. Która w Vice City, jak wszyscy wiemy, jest genialna. I jest jeden z tych niewielu soundtracków, który po prostu... Nie chce się wysiadać z samochodu, bo chce się jeszcze chwilę posłuchać. Oj! Dobra, słuchanie muzyki to jedno, ale to, że zaraz przegapię punkt kontrolny, to drugie! O, Jesus, już myślałem, że ten punkt kontrolny jest tam trochę dalej. Że jest bardziej w głąb tego terenu, a tu tymczasem, no... Psych! That's the wrong number! Tak cytując pewien znany mem, który ostatnio jest wykorzystywany często w filmach różnego rodzaju. Okej, no to teraz lecimy, przelatujemy i chyba nas czeka lot między budynkami, z tego co się orientuję. Nie mylę się, także... Dobrze, że się już w tym miejscu ustawiłem, bo będę miał dużo miejsca na manewrowanie, żeby po prostu już wlecieć od razu tutaj i proszę bardzo, elegancko. I został nam tylko jeden punkt kontrolny do oblecenia. Czyli ostatecznie, koniec końców, okazało się, że ta misja nie była taka wcale wkurzająca. I teraz na końcu się okazuje, że wlatuje jakiś budynek tam albo coś i... albo ląduje na ziemi w bardzo niefortunny sposób. Okej, tu mamy ostatni punkt kontrolny. I proszę bardzo, misja wykonana, $2000. Dobra, to teraz czeka nas dość hardkorowe lądowanie. Takie można powiedzieć lądowanie praktycznie awaryjne. Uwaga! O! Nie było tak źle. Nie było tragicznie! Wylądowałem na płozach. I nawet nie zgasowałem samolotu, ani nic, ani nikt nie ucierpiał nawet.
Ej, to jest w ogóle sukces, że nikt nie ucierpiał! Sobie powinienem to wpisać, nie wiem, w jakąś listę tutaj rzeczy, które mi się udały. Dobra, ile mamy? 15 minut odcinka, także jeszcze jedną misję możemy zrobić. A misja ta, o cóż, ta misja już będzie nieco bardziej hardkorowa. Nie wiem, czy będzie trudniejsza, ale wiem, że będzie hardkorowa. A misja ta się zwie... Marfa's Mugshot. Okay, what's the problem then? Ręce na biurko. Żebym je widział. Our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I wanted myślisz, to see the fat and mashed potatoes, but then we... Już! Just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Okay, all right. Okay. Candy, okay, you know Shrub. Okay, you guys get up to anything kinky? Oh, yeah. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. All right, then. Oh, yeah. Okay. Yes. Oh, yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Ta mina to niego! Got that. Was that part of the, or was she talking to? Hey, anyway, you're probably the best. Co to kwestia filmu, o czym ona odpowiedziała? Jezu, taka scena jest genialna! Yeah, get him a camera. Jezu, nie! Taka scena to jest geniusz po prostu. Okej. Okay. To misja wygląda tak, że mamy zrobić parę zdjęć kompromitujących kongresmena Alexa Shruba, który jest przyłapany właśnie z Candy Sachs, i dostarczyć po prostu te zdjęcia jako swego rodzaju, nie wiem, szantaż. Kurde! To była część scenariusza, czy Anna mi właśnie odpowiedziała? Takie coś mniej więcej z ust Tomiego padło. Okej, okay, to nasze zadanie po pierwsze, to zanim tam strzelimy te parę fotek, to mamy podążać za Candy na miejsce spotkania właśnie z naszym panem kongresmenem. Nie, Candy się w ogóle nie połapie, że coś jest nie tak, że lata na nią helikopter i w ogóle... Nie, może będzie zajęta, nie wiem, zabawianiem się w limuzynie? Dobra, cokolwiek, nieważne, mam głupie myśli. Dobra, już prawdopodobnie wsiadła do tej limuzyny, także lecimy powoli, spokojnie, nie oddalając się za bardzo. Bo się już raz przejechałem na tym, że ten, że gra nie ostrzegła mnie ani nic, że się oddalam od limuzyny, że powinienem ją śledzić. I w tym samym, no niestety, ale misja została uznana za niezaliczoną. Bo gra ani trochę mnie nie ostrzegła, że coś jest nie tak. Bo ja mniej więcej wiem, gdzie to się będzie odbywało. Da, w sumie to... Jak ukończyłem już wcześniej tę misję... Nie no, w sumie nie ukończyłem tej misji, bo mnie zabili ostatecznie. A dlaczego mnie zabili, to się dowiecie już za niedługo. Dobra, to w każdym razie to robimy tak. Lecimy powoli, na spokojnie, w rytmie gitarowych riffów. Ej, wait a second, bo ja przecież helikopter prowadzę i mogę się równie dobrze rozbić przecież w tym momencie. Swoją drogą nawet fajny helikopter. Taki prywatny i w ogóle taki mały. No i wiecie, taka tam sytuacja. Okej. Okay. Ej, czy ja tam na górze widzę jakiegoś rampage'a? Czy tam na górze jest rampage? Nie, to tylko okno. A już myślałem, że tam jakiś rampage jest kolejny albo coś. Oj, kurde. A już chciałem szykować się na sianie kolejnego zamętu. Dobra, sianie zamętu. Tutaj zaraz będzie zamęt, jak się chcecie wiedzieć. Tylko muszę jakąś w miarę sensownie zaparkować ten helikopter. Chcę się wylądować im. Okej, dobra, to wiem, że to się będzie odbywało mniej więcej tutaj. Także już powoli lądujemy. Wow, shit! I ten helikopter tak po prostu zawisł w powietrzu. Co jest dość, powiedzmy sobie otwarcie, ciekawym zjawiskiem. Okej, to Alex chce, żeby mówić na niego Marfa. To stąd też chyba nazwa misji. Marfa's Mugshot. Okej. Okay. To spokojnie, wylądujmy i upewnijmy się, czy będę w stanie wystartować stąd. Dobra, ciach. Okej, okay, będę w stanie wylądować, bo...
Przy pierwszej próbie nagrania tej misji to mnie właśnie zgubiło. Że nie mogłem wystartować z powrotem. Dobra, no to nasze zadanie jest tak. Wejść na samą górę tego budynku i cyknąć parę fotek właśnie stamtąd. Co będzie, myślę, w miarę łatwym zadaniem. Dobra, okej, już jesteśmy na miejscu. Proszę bardzo, potrzebujemy tylko 3 zdjęć. Także robimy maksymalne przybliżenie i tak. What the fuck? Okej? Martha, someone's watching. Okej, okay, Candy się chyba połapała, że ktoś nas obserwuje. Dostajemy 5 gwiazdek! Już od razu! Ja rozumiem, że kongresmen, ale... No sytuacja się robi naprawdę niewesoła. Dobra, i teraz lecę sobie tutaj ze Spasem. Powiem, że on będzie tutaj bardzo potrzebny, tylko teraz... Pytanie, w którym momencie? Czy w tym, czy w następnym? Ale chyba już w tym... Dobra, okej, udało się. Mamy już po części to ogarnięte, elegancko, tylko armorami trochę konkretnie zjechali. Okej. Dobra, przeładuj i... Fuck. I... Dobra, elegancko. No, trochę healtha mi zjechali, ale to było nieuniknione z drugiej strony. Okej. A ten oberwie? Dobra, elegancko. Ciach. I teraz następny. O, proszę bardzo. Dobra, dobrze, że mi się więcej nie udało cierpieć. Dobra, zbieramy amunicję tutaj wszędzie. I próbujemy wystartować. Mam nadzieję, że wystartuj teraz, a nie będzie jak podczas poprzedniej próby i... Ej, chyba się uda. Uda się! Uda się! Jest! Za pierwszym razem się uda! No, nice! Tylko ja mam szczerą nadzieję, że mi ten wanted level zejdzie. Jak już tylko misja się zakończy, bo by było trochę niewesoło, jakby mi się tutaj, no... Jakby musiał się nadal użerać właśnie z policją. To by była naprawdę, powiedzmy sobie otwarcie, przykra sprawa. O! Tam wjechali sobie na pole golfowe, nawet nie mam pojęcia jak. Może tam ich ktoś otworzył, nie wiem, może skorzystali z jakiejś sztuczki i... Zdecydowali się, że ten... Że po prostu najzwyczajniej w świecie i... Wow! Udało się! 4 kafle! Jesus Christ! Nie, ja idę zapisać grę! Nie wiem, jakim cudem mi się udało, ale... Udało się! Wylądować nawet! Dobra, ciach! Zapisujemy! Bo już tam ostrzeliwali mnie! Już tam mnie ewidentnie ostrzeliwi... O, paczuszka! Tylko pytanie, jak ja się do tej paczuszki dostanę? No, w taki sposób raczej nie... Może w jakiś inny. Halo? Gdzie jest wejście do paczuszki? A może nie, muszę jakiegoś, nie wiem... Jakimś sfanicznym sposobem się dostać? Nie wiem. Ale się zaraz dowiem. Czy to musi być jakiś cwany sposób, czy niekoniecznie cwany sposób. Dobra, wiecie co? Olać tę paczuszkę. Ja chyba najzwyczajniej się teraz w tym momencie po prostu... Zakończę ten odcinek. Chociaż... Nie no, 23 minuty, to raczej kolejnej misji nie zdążę zrobić, także tyle ode mnie. Także no co, dziękuję wam serdecznie za uwagę. To było Grand Theft Auto Vice City. Ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!